Kuchenki gazowe z Wrozametu, lodówki i pralki automatyczne z Polaru często są przedmiotem krytyki prasowej. Pretensje użytkowników dotyczą zarówno poziomu nowoczesności tych wyrobów, jak i jakości wykonania. W ubiegłym roku wartość produkcji wadliwej w zakładach sprzętu grzejnego Predom Wrozamet wyniosła prawie 4 miliony złotych. W zakładach Predom Polar wielokrotnie więcej. Wyrobów wybrakowanych jest w obydwu zakładach nadal dużo. Warto jednak zwrócić uwagę na to, iż w drugiej połowie ubiegłego roku liczba bubli systematycznie zaczęła się zmniejszać. Odwiedziliśmy obydwie wrocławskie fabryki. Zakłady zmechanizowanego sprzętu domowego Predom Polar we Wrocławiu są największym na Dolnym Śląsku producentem wyrobów rękowych. W tym roku ponad milion chłodziarek, zamrażarek i pralek automatycznych. Wciąż zbyt częste usterki spowodowane są wieloma przyczynami, a więc wady materiałowe, niska jakość części i podzespołów dostarczanych przez kooperantów, niedopracowania konstrukcyjne i technologiczne, a także błędy w procesie produkcyjnym. W połowie wady powstają z przyczyn wewnątrzzakładowych i ich ograniczenie jest zadaniem najważniejszym dla wszystkich służb technicznych przedsiębiorstwa. Bliżej próbowaliśmy zapoznać się z organizacją pracy na taśmie montażu pralek automatycznych. Rzetelność wykonywania wszystkich operacji ma szczególne znaczenie dla jakości wyrobu końcowego. Jesteśmy na jednym ze stanowisk kontrolnych odbioru pralek automatycznych. W wypadku stwierdzenia jakiejkolwiek usterki, pralka zostanie skierowana na boczne rolki poprawkowe, gdzie zostaje ta usterka naprawiana. Bezpośrednio odpowiedzialny za naprawę usterki jest mistrz montażu. W chwili zlokalizowania usterki jest automatycznie stwierdzone, gdzie on, na którym stanowisku ona powstała. Pracownik zostaje poinformowany o tym, że wykonał daną operację źle i poinformowany, jak należy wykonywać następną operację dobrze. Mimo tego za złą wykonaną pralkę ma nie zapłacone. Oprócz tego, jeżeli to się powtarzy jeszcze któryś raz z rzędu, to zostaje pracownik usunięty ze stanowiska. Taka sprawa zdarzyła się w tym roku, już jeden pracownik został usunięty ze stanowiska za złą wykonywaną pracę. Tak zwana brygada poprawkowiczów, a więc grupa monterów o szczególnie wysokich kwalifikacjach, która jeszcze przed końcowym odbiorem jakościowym usuwa błędy pracowników montażu, jest w Polarze traktowana jako zło konieczne. W najbliższym czasie trzeba będzie przejść na wykonywanie na każdym stanowisku pracy.